Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabellus, a to jest kolejny odcinek Timberborn. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym postaramy się coś tam zaradzić, tak jak mówiłem, w tej naszej poprzedniej dzielnicy. Natomiast zanim to nastąpi, to pobawimy się jeszcze tutaj chwilę, bo zastanawiam się, czy oni jeszcze tu coś mają do wybudowania. W obecnej chwili nie wydaje mi się. Wszystko już powstało, grille są, żarcie jest, bardzo dobrze. Tutaj jeśli chodzi o złom, to coś tam się tworzy. Metalowe bloki się ze złomu tworzą. No to dobrze, to fajnie. A chciałbym postawić jeszcze prasę drukarską. No i to sobie uczynimy. I co my na to potrzebujemy? 50 desek, 30 zębatek i 30 papieru? Czy to nie, to chyba nie jest papier. Nie, to są chyba te metalowe bloki. No dobra, ale to postawmy to. I postawmy to sobie gdzieś tak jakoś, żeby to było zasilane, bo to kurczę, 150 mocy potrzebuje. Więc w momencie, kiedy jest, załóżmy, kiedy jest normalna pora, nie ma suszy, to jeszcze jest ok. Ale ta prasa to mi tutaj totalnie nie pasi, powiem szczerze. Ja bym ją chętnie umieścił jakoś, nie wiem, w ten sposób. No, tylko trzeba byłoby spuścić tutaj te wały. No to spróbujmy to zrobić. Ja bym to zrobił mniej więcej tak. Ogarniemy sobie to może w ten sposób. No i dobra, i na razie w ten sposób to zrobimy na dwa. I teraz tak, tutaj damy na jeden. Tutaj damy trójnik, na wszelki wypadek, jakbym gdzieś tam jeszcze potrzebował tę moc przekierować. No, a tu spuścimy to na dół. O, takie coś. I dopiero teraz stawiłbym tę prasę. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie, dobre wyjście z sytuacji, żeby to tu mogło sobie stać i jakoś tam funkcjonować. Oczywiście ścieżkę im podciągnę, żeby miały. I dobrze jest. Oczywiście tutaj na to priorytety, żeby to szybciutko mi załatwili. Później to. A tu już jest priorytet i to chciałem jeszcze. Zaraz, poważnie? A ten pod spodem? A, tutaj. Ja wiedziałem, że tu gdzieś czegoś nie kliknąłem. Dobra, to tak. Sugerowaliście, żeby jednak postawić budynek budowniczych i mówię wam, on tu gdzieś stał, kurczę, tylko ja go nigdzie nie widzę. Ale to nic, to zrobimy tak. Budynek budowniczych. Praca, chata budowniczych. Ach, kurczę, myślę, że mi się tu zmieści, ale się nie zmieści. Dobra, a wkitram ją gdzieś tu, załóżmy. No wkitrałbym ją, tylko... Trochę szkoda miejsca. Ale dobra, niech sobie na razie stoi. Tutaj może stanie coś innego. I ogarniemy to w ten sposób, to może oni czymś tam pomogą i na to też priorytet. To może potem powstać. Bo ja i tak nie mam, zdaje się, tylu bloków. Co my tu mamy? Złom, 162. A bloków ile mamy? Metalowe bloki... A nie, mamy! A nie, to spoko. Bezrobotnych, mamy 16, to żeby ich zatrudnić, żeby oni coś tam robili. To tak, to będzie dobrze. Teraz dalej, przyspieszmy czas, niech oni mi to szybko wybudują. Bo bardzo bym chciał już tam obsadzić te wszystkie stanowiska. A kto to w ogóle buduje, skąd? A czemu tam te bobery to budują, przecież... Przecież to nie pod nich podlega. A wy dziady, gdzie ja postawiłem tą rogatkę? Rogatki? A nie, no jest rogatka, a i tak oni tu... Patrzcie. A chyba, że to nie budowniczy byli. Dobra, chata budowniczych. Pyk, pyk, proszę bardzo, już mamy to. To jedną tu bym postawił. Może jedną bym postawił gdzieś... No właśnie, za bardzo to ja nie mam miejsca tutaj. Bo sobie inaczej to zaplanowałem.
A tu co ma stanąć? Ach, budynki mieszkalne, dobra. To tutaj nie. Ale wydaje mi się, że chyba tu spokojnie można byłoby postawić tę chatę. Albo tutaj. O, tak skrajnie. Wszędzie mieliby blisko. To ogarnijmy to. Praca. Chata budowniczych, proszę bardzo. I pyk. Mniej więcej coś takiego? Czy może coś takiego? A może wiecie co? Coś takiego, o. W ten sposób to ogarnę. Tak postawimy, będzie równo, będzie dobrze. I to też na priorytecik. Ale się zerwały tutaj do lotu. Weź te boberi. No dobra, to byśmy mieli. O, ci już pracują, ale jaja. A gdzie wy te... Momencik, momencik, spokojnie, bo ja tego nie przewidziałem, ludzie. Jakiś magazyn by im się tutaj przydał. Na to. Gdzie by im ten magazyn umieścić? Może taki naziemny magazyn bym im gdzieś tu postawił. Bo wy to co produkujecie? Książki, nie? No właśnie. Żeby gdzieś nie zawalać magazynów, to składowanie książek. A, tu się nie zmieści. No tak przewidywałem, że to bydle będzie za duże. Ej, 1000 książek, tu jest 200. A no właśnie, no i teraz jest problem mały. Znaczy mały, no taki trochę większy, ale... No dobra. To jest magazyn, który się... O, tutaj się zmieści, akurat. Pasuje się. Proszę bardzo. Pyk. Ciach. I na priorytecik. Teraz w tych wszystkich magazynach to... Aha, tutaj to powinno być wszystko poznaczane, więc oni i tak potrzebują. Oni i tak potrzebują gdzieś to składować. Bo nie mam takiego ogólnego, z tego co pamiętam. To jest co? Posterunek tragarzy. O, to tutaj można im jeszcze... To, co, ja już nie mam bezrobotnych? Nie, no mam. Dawaj. Pyk, pyk, pyk. Dobrze. Mam jeszcze kogoś bezrobotnego? 3 mi zostało. Ale to nic, dadzą sobie radę. Powinni przynajmniej. Te drzewa mnie strasznie martwią. Bo tak jak pomyślałem sobie tutaj o tej części, nie? Żeby tu zalesiać. To tak później doszedłem do wniosku, że mówię, kurde, trochę szkoda i pewnie za daleko by było. Tym bardziej, że chciałbym klony. No a tu cóż, no. No dobra, ale tragarze też mi się tam przydadzą, więc jest okej. No i dobra, ci tam cisną. A, chwilunia, ci to się tak spieszą. Ja chcę tylko książki. Wy tam twierdziliście, że za małą liczbę dałem. Ale to jest, wydawało mi się, że to jest takie minimum to, co tutaj jest. No ale dobra, niech będzie 200. Na maksa. Na maksa zapełniaj to. I tylko książkami. No dobrze. No już dzięki wam, oczywiście dzięki waszym poradom już jestem o coś tam mądrzejszy, także nie ma się co przejmować. No i dobra, niech oni sobie tam cisną. Teraz tak. Zastanawia mnie... bo chciałbym jakoś wytwarzać materiały wybuchowe i ja to pewnie jakoś tam do tego dojdę, co i jak, tylko do czasu jakby napisania przez was w komentarzach. Bo ja już to pewnie obczaję, o co dochodzi, co by było potrzebne. Myślałem, że właśnie książki, tylko... O, ciekawe. A patrzcie, a to w ogóle tutaj 2 pracuje przy książkach. A, jakie uczone bobery. No dobra. To byśmy mieli. Okej. Chwilę musimy się wstrzymać z bólami. Skada budowniczy, tutaj książki, o, mamy już nawet 2. A to widzę, że tak szybko książki się nie tworzą. No właśnie, bo papieru nie ma. Więcej papierni by trzeba było. Gdzie ja mam papiernię? Kurde, ja się w tym gubię czasami. No gdzieś tam są. W każdym razie, no to wiem, że po prostu tartaki, no to nie.
A tu? A, wytwórnia zębatek, no to... Też nie, ale gdzieś papiernia. A, tu jest, no stoją dwie papiernie, kuźmy, ja się zastanawiam, gdzie ja mam papiernie. Tylko problem jest z kłodami, bo niby mam ich dużo, ale nie w tym dystrykcie, nie w tej dzielnicy. No tu jest stosunkowo mało tych kłód. Chyba, że nie będę na razie chwilowo tutaj budował, to oni sobie nazbierają. I powinno być więcej. Dobra, chodźmy tutaj, na tę stronę. Bo tu by trzeba było pomyśleć, jak to sprytnie zrobić, żeby było dobrze. I tak sobie myślałem, żeby może przesunąć... Tutaj już zacząłem nawet budować taki murek. I przesunąć to tutaj, gdzieś mniej więcej... Gdzieś mniej więcej, załóżmy... Dotąd może? Może gdzieś dalej? Tutaj tamy postawić takie wysokie? Tylko to strasznie... Strasznie dużo roboty jest przy tym. Wiem, bo budowałem, kuźwa, tam to całe obudowywałem, no to strasznie dużo jest tej roboty. Natomiast fajniej byłoby jakby poszerzyć może tę rzeczkę i może ją pogłębić, wtedy byłoby więcej wody w zbiornikach dla przykładu, znaczy w zbiorniku. Chociaż tutaj to nie wiem na co mi, bo woda jest pobierana i tak stąd. Natomiast trzeba byłoby pomyśleć nad przeniesieniem tego wszystkiego, tak jak planowałem. Gdzieś tu po górach ich rozstawić. Ewentualnie skasować tutaj to co jest. Tu budynki. No tak, ale teraz będę usuwał budynki, a jeszcze tego nie rozplanowałem, to trochę bez sensu. Ja proponuję, żeby się nad tym jednak zastanowić. Długo nie musiałem czekać. Znalazłem. Fabryka materiałów wybuchowych. Dynamit. A widzicie. No dobra, ile my tam mamy? No to możemy sobie to odlokować. 14 tysięcy punktów. I ten dynamit też możemy odlokować. Pewnie, że tak. I teraz co my na to potrzebujemy? 30 tych płytek, nie? O. No i gdzie to teraz postawić? O, to jest pytanie. Bo tutaj to my będziemy mieli... Ile my tu produkujemy tej mocy? Kołowodne. Trochę mało. Trochę za mało. A ty, mistrzu? Ile ty tam potrzebujesz? A ty czemu stoisz? A, bo ty zapauzowany jesteś. A czemu? Pracuj. Może by tutaj postawić. Zobaczmy to. 150 mocy. Jeżeli to dam w tym miejscu jakoś. Kurczę. No właśnie, jakoś. Jak ja bym mógł to dać? No w sumie tak jest najrozsądniej, bo i tak dotyka budynku, nie? I dotyka jeszcze tutaj tych wałów. Dobra, to niech sobie już tutaj stoi. Na razie to będę potrzebował tych materiałów. Dobra, tylko oni potrzebują metalowych bloków, więc trzeba im to jakoś tu sprowadzić. Albo nie, wiecie co, czekajcie, nie, wróć. Tutaj nie będzie. Tu nie będzie. Skoro już tak się bawimy, to usunę. Bo skoro tak się bawimy, to ja te materiały wybuchowe na spokojnie mogę umieścić jeszcze gdzieś tu. O, i to będzie dobry pomysł. Bo my tutaj jesteśmy w stanie dostarczyć bloki. No, niech sobie mają. To prawda, martwi mnie to, że za chwilę może mocy zabraknąć. Chyba, że czekajcie, odwrócę. O. Nie, tak to nie może być. Nie, musi być w tę mańkę. O, tak. I tu ścieżkę podciągniemy. Gdzie oni mają to wejście, bo nie zauważyłem. Tutaj. Tyk. No i dobrze, niech z tego... Niech to budują i będą później z tego korzystać. Natomiast my możemy zastanowić się nad kolejnym kołem wodnym. I to chyba raczej na priorytecie. Koło wodne, proszę bardzo. To jest fajne kurcze tutaj takie. I to na priorytecie mi budujcie. Fajne te koła wodne są, bo one... Wydaje mi się, że chyba najbardziej stabilnie chodzą.
Bo to dla przykładu dostarcza 50 mocy. To dostarcza 180. No ten duży dostarcza 300, ale tu czasami wiatru nie ma, nie? Chyba, że połączyć tutaj jeszcze jakoś to, tak żeby postawić gdzieś jeszcze, powiedzmy, te duże takie wiatraki. Papierów w sumie trochę mamy. Bo mamy ponad 2000 papieru. No i wtedy coś takiego ogarnąć. Oj kurczę, coś mi się wydaje, że my dzisiaj chyba tego nie zrobimy. Dobra, materiały wybuchowe. Materiały wybuchowe w sumie też mogę... A nie, no tutaj to tak nie wypada trochę składować. Właściwie to te książki, to ciekawe, do czego im są potrzebne. Wytwarza książki. Wiedza, rozumiem. Kapuję. No dobra, ale chyba jeżeli bym, powiedzmy, dał tutaj setkę... O. I materiałów wybuchowych też dałbym setkę. No, to chyba będzie dobrze. No i zobaczmy. Oni z papieru produkują... Uziwa, to ja mam znowu... Aj, to papierni by mi się więcej przydało. W takim razie. O, takie rzeczy. No nic, myślałem, że może jakoś to ogarną. W miarę tak szybciutko. Wydaje mi się, że chyba więcej tragarzy by się przydało, co? Jak myślicie? Chyba więcej tragarzy by się przydało. Tutaj nie chcę zajmować tego miejsca. Natomiast... No bo tutaj pompy stoją, więc one stąd by pompowały. Ale można byłoby tutaj jeszcze zabudować to. Zresztą i tak planowałem to wszystko tu zabudować. Żeby zbiornik był stricte pod tymi platformami. Można by to zrobić. To są, zdaje się... Tak, to są podwójne. Dodajmy to może... Na razie niech budują w ten sposób. Zobaczymy, co im z tego wyjdzie. Wy tam jeszcze coś zrobiliście? Mamy trochę? O, mamy. Dobra. I co z tym dynamitem? Jak się z tego korzysta? Dynamit. Okej. Okay. Wydaje się, że to tylko trzeba kliknąć. Jeżeli ja bym wysadził tutaj trochę, o. Nie wiem, jak to by miało trybić, ale jeżeli... No dobra, wypróbujemy. Na próbę, nie? Zobaczymy, jak to będzie chodziło. Dynamit. A, bo to można... O, czekajcie, to ja mogę nawet w ten sposób zrobić, tak? Tam miałem 9, tak? A one tędy nie przejdą. Skupane. Dobrze, to im trzeba zrobić trochę inaczej. To zróbmy im może tak. Ogarnijmy to... Kurde, jaki ja niezdecydowany jestem znowu. Ogarnijmy to może tak. Dajmy im tutaj schody. Niech sobie zejdą. Bo nie powinno być z tym większego problemu, żeby to wybudować. To na priorytecie. Chłopaki, lataj ta. Szybciutko, taś, taś, taś. Ale będziemy dzisiaj wysadzać? Mam nadzieję. A oni sobie przynajmniej tych materiałów zrobią. Wybuchowych. A czemu mi tego nie... A, tu są. Dobra, 16 mam. No to już, gites. O, i tak dotąd poszerzymy mniej więcej. Tutaj stanie tama. O, i osuszają bardzo, bardzo pięknie. Przynajmniej coś widzę teraz. To zrobimy tak. Dotąd to 4. 2, 3, 4 to będzie 16 akurat. Pyk. A, tylko że tutaj trzeba jeszcze będzie 16 machnąć. A, ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało. Już się nie mogę doczekać. I pytanie, czy to ja detonuję, czy to się samo będzie detonowało? Tylko żebym jakoś nie rozdupcał tej tamy. I co? A to one chyba muszą to porozkładać, tak, znaczy, chyba tak sensownie by było, no bo tak, jeżeli to mam klikać, o właśnie, zdetonuj, jeżeli mam klikać po jednym, to trochę bez sensu, bo jeden powinien detonować drugi, no. Przynajmniej na logikę to biorę, ale mogę się mylić.
Także to różnie z tym bywa. Natomiast wydawało mi się, że tak powinno być. No, coś tam chłopcy się opierdzielają. Czekajcie, bo ja myślałem, że miałem 16 dynamitów. No jeden, no tak, no to 16 dynamitów, no to je po prostu rozkładam. No i dobra, mamy to i na próbę, słuchajcie. Detonujemy na próbę. Uwaga, 3, 2, 1, tylko żeby nie rozdupczył. Bum. O ty syneczku, ależ dupnęło. Kurde, dobre to. Dobre to. Podoba mi się. No i ta woda się będzie miała tutaj gdzie rozlewać, bo jak na razie, no to powiem szczerze, że zalewa mi tutaj te tereny. A to nie o to tak naprawdę mi chodziło. No i fajnie, no i super, nie, podoba mi się. No to trzeba produkować, te materiały wybuchowe, to wiecie co? Ja to chyba jednak będę zalesiał. Chyba tak pan konstruktor postanowił, że będzie zalesiane. Dobrze. To na wszelki wypadeczek, bo my teraz co? My teraz musimy im znowu schody porobić. Ale zanim to nastąpi, to ja zrobię tak. Przyspieszmy... A, przyspieszony jest, dobra. Zaplanujmy sobie jakby rozkład tutaj tego koryta. Bo nie ukrywam, ale... Będę dużo tego potrzebował. Tego miejsca tutaj. Bo będę chciał również kolejne koła stawiać, tak? No po coś to tutaj, czemuś to ma służyć. A, gamonie już latają. No to dobrze. No i coś mi się wydaje, że na moje potrzeby, a ja wiecie, że robię z rozmachem, to pewnie będę musiał więcej tych fabryk dynamitu, fabryk materiałów wybuchowych dostawić. A niech sobie tam tworzą. No kurczę, to takie teraz się zrobiło takie centrum, można powiedzieć, nie? Tylko tak więcej boberów by się przydało. Znowu mam bezrobotnych. Kuźwa, co się mnożą? A nie, tutaj nie mam. Uuu. A to wiecie co? To czekajcie, to my dostawmy tutaj jeden dom. Potrójny dom. Budujcie. Priorytet. Jak narzekaliście, że z priorytetów nie korzystam, a korzystam. I to nie po tym, jak pisaliście, tylko korzystam, no. Ale fajnie, fajnie. Ja się... No, mimo tego, że kurde dalej tutaj to wszystko stoi odłogiem, ale przynajmniej już mamy fabrykę materiałów wybuchowych, wiemy jak robić. Także ja wiem, znaczy się. Także można tutaj ogarnąć w bardzo fajny sposób, powiedzmy wyrównać to mniej więcej tak, nie wiem, trochę na to się zejdzie. Ale przynajmniej będziemy mogli później postawić gdzieś jakąś wieżę irygacyjną i tak dalej. Mieć więcej pól. Zakładam, że to w ten sposób ma działać. No dobra, no ja teraz muszę poczekać, aż oni to wszystko tu uzupełnią, tak? Zresztą, swoją drogą, nawet mogę pokusić się o to, żeby dozbierać już sobie, załóżmy, jakoś, powiedzmy, gdzieś tak. I tak, może? No tutaj takie wą... Aha! Ożeś ty, Florciu, tutaj jeszcze jest złoże. Nie wiem, czy oni mi tam sięgną swoim zasięgiem, swoimi mackami. Ale jeżeli machnę tutaj ścieżynkę, to może tak, to może sięgną. O. Macie sobie poradzić. No i dobra, wszystko już zostało tutaj, to co chciałem, to zostało tutaj ogarnięte. Miałem jeszcze tu rozwalać, ale na razie z tego zrezygnowałem, bo to nie ma większego sensu w tej chwili. Będą mi te dynamity do czego innego potrzebne. No ale to proszę Państwa, myślę, że najwyższa pora, aby rozerwać się nieco, więc detonujemy. Uwaga, 3, 2, 1, pyk. Bing, 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 bing. Poszło. A dlaczego to tak leci? Dlaczego to nie poszło? A to ciekawe. Ale gdyby tutaj, powiedzmy, to wyburzyć, tylko może to zrobić w trakcie suszy, byłoby lepiej. A, rozlewa się powoli. Jeszcze tutaj dostawić tamy. Normalne. O, to by lepiej było. Jak mi się wydaje. Byłoby lepiej.
No dobra, mam inny pomysł, słuchajcie, na wykorzystanie dynamitu. Przyspieszmy ten czas, niech one tam robią. A mianowicie, ten pomysł polega na tym, aby wyburzyć to wszystko, co tutaj jest. Do samego dołu, bo wtedy powinniśmy mieć większą powierzchnię do zalesienia. Tylko trzeba im tu schody postawić. Także zróbmy to. Usuńmy tę ścieżkę. Postawmy tam schody. True. Niech to wybudują na priorytecie. No i dobra. Tam im będzie pewnie materiałów wybuchowych brakować. Ale to nic, poradzą sobie. To są dzielne bobry, grzeczne bobry. Ile mamy tych materiałów wybuchowych? Na razie 3. Szału nie ma. A tutaj te tamy ogarniemy, tylko to w czasie suszy. Wydaje mi się, że to jest najrozsądniejsze wyjście z sytuacji, bo w tym momencie to nie ma co spuszczać wody. Bo później jak koła zębate i tak nie będą pracować, no to... to mogę sobie spuścić tę wodę, nie? Nie stanowi problemu. No dobra. W międzyczasie bobry mi tutaj wybudowały te platformy. I z tego wszystkiego to ja zapomniałem, co ja tu chciałem postawić. Taki gapcio ze mnie. No, ale to sobie później przypomnę. Oczywiście skleroza nie boli, słuchajcie. Tylko się trzeba nachodzić, że jest to leśnik. No i dobra. Czyli on tutaj sosenki stawia. Natomiast tutaj... Gdzie to było? Tu. Jak to ogarniemy, no to wówczas myślę, że cały ten teren zostanie po prostu zalesiony, no bo tutaj woda będzie, tak? Będzie tak czy inaczej. A tu wydaje mi się, że już bardziej nie będę tego pogłębiał, bo to nie ma sensu. Nie potrzebuję aż tak głębokiego tego rowu mieć. Grunt, żeby tutaj nie zalewało, tak? Bo tu ma nie zalewać. Te tamy by się wtedy zlikwidowało, zrobiłoby się schodki tutaj na dół. No i leśnik na spokojnie mógłby obsadzać to wszystko, co tutaj będzie żyzne. Gdzieś mniej więcej... My mamy zasięg mniej więcej gdzieś dotąd, tak naprawdę. Ale wydaje mi się, że jak dotąd zrobię, to świat i ludzie. Więcej nie trzeba będzie. Ile mamy materiałów? 8. No to już można pomału rozkładać, nie? No. Ale to ja już sobie zrobię, słuchajcie, jakby we własnym zakresie, bo to nie ma co was trzymać. Czyli tak tutaj trzeba wszystko porozkładać. O, potem to trzeba zdetonować. No i to samo trzeba zrobić w drugą mańkę. Trochę to żmudne, ale że mi się chce, no to co tam będziemy bronić, nie? No. Dobra, i tym miłym akcentem ja się z wami żegnam. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, zostawcie łapkę w dół. Ja was oczywiście zapraszam na naszego kanałowego Discorda. No i oczywiście sekcja komentarzy, jak zawsze, należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.